5 lipca wspominamy świętą Febronię, męczennicę. Według bardzo starożytnego, ustnego przekazu Febronia żyła w okolicy współczesnego miasta Patti na Sycylii we Włoszech na początku IV wieku po Chrystusie i poniosła męczeńską śmierć za panowania cesarza Dioklecjana. Mimo że pochodziła z zamożnej rodziny pogańskiej, poznała wiarę chrześcijańską i została ochrzczona przez biskupa świętego Agatona, w źródle, które później stało się cudowne i jest znane jako Aqua Santa. Młoda Febronia porzuciła pogaństwo i oddała się Chrystusowi, składając ślub czystości. Ze względu na ten wybór musiała znosić różne prześladowania ze strony ojca, który miał dla niej już inne plany. Aby ostatecznie uciec od jego gniewu, Febronia ukryła się w jaskiniach Mons Jovis, w obecnej miejscowości Mondziowe. Jednak ojciec, dowiedziawszy się o jej kryjówce, odnalazł ją i zaślepiony nienawiścią do wiary chrześcijańskiej, zabił własną córkę, a jej ciało rzucił na pastwę fal. Ciało młodej męczennicy, niesamowicie przeniesione przez morze, zostało odnalezione przez praczki daleko na północy, na plaży Minori, nieopodal Neapolu. Stąd rozpowszechnił się kult Febronii wśród mieszkańców regionu. Miasto Patti, które przechowuje w artystycznej srebrnej urnie relikwie świętej, podarowane przez mieszkańców Minori, czci Febronię jako swoją niebiańską patronkę. Miasto wielokrotnie doświadczyło jej potężnego wstawiennictwa w dramatycznych okolicznościach. Wśród nich warto wspomnieć o uwolnieniu od zarazy w XVI wieku i od tyranii Ascania Anzolego w 1656 oraz o ochronie ludności podczas gwałtownych trzęsień ziemi w 1693, 1908 i 1978 roku. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie święta Febronia otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.